Cześć, tu Filip, Biofarm Lab. Jesteśmy u Daniela. Daniel, powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na kampusie Bemke. Tak wygląda współczesne rolnictwo. Cześć, witajcie w kampusie Bemke. Jest z nami Filip, który właśnie przywiózł nam maszynę do produkcji kompostu. Będziemy przerabiali całą materię organiczną teraz na naszej farmie na świetnej jakości kompost, który niedługo już zasili nasze grządki warzywne. Filipie, chciałbym się Ciebie zapytać o Twoją niesamowitą maszynę, która zaraz tutaj przyjedzie i nagramy dla Was specjalną prezentację tego, co ta maszyna potrafi zrobić. Ale najpierw chciałbym się dowiedzieć od Ciebie, czym jest i do czego służy, do czego Ty ją wykorzystujesz i jak najlepiej jej używać. No tak, no maszyna właśnie służy do przerzucania takich pryzm, obornika, no jakiegoś tam składu kompostu, zależy od przepisu, zależy co chcemy zrobić. No i ona ma na celu po prostu rozbicie materii, napowietrzenie jej, ułożenie też pryzmy w odpowiedni kształt, ma też funkcję nawadniania. No, więc robi wszystko to, co potrzebne jest w kompoście. No przede wszystkim na powietrze, tak? Bo zawsze najgorzej w kompoście to doprowadzić do warunków beztlenowych i po prostu zatrzymać proces kompostowy. A tu dzięki naszej maszynie po prostu w odpowiednim momencie przychodzimy, patrzymy, temperatura już tyle i tyle była odpowiednia. Wiemy, że należy przerzucić, przejeżdżamy i mamy z głowy. Super, a jak często powinniśmy taki zabieg wykonywać? No wszystko zależy od składu i od temperatury. Naszym takim głównym wyznacznikiem, kiedy przerzucamy, to jest temperatura. Ponieważ jak zmierzymy sobie temperaturę, no i powiedzmy mamy tą idealną 55 stopni, tak, to wiemy, że nie dłużej niż 3 dni w takiej pryzmie może się utrzymywać taka temperatura, bo ona oznacza, że jest na tyle silny rozwój mikroorganizmów, że one potrafią zjeść tlen z tej pryzmy, no i my musimy go z powrotem dostarczyć. Oczywiście jak mamy wyższą temperaturę, no to ten czas jest krótszy, tak? Jak powiedzmy 70 stopni, no to 2 dni. Jasne, jasne. Maksymalnie. A taki optymalny wkład w takim razie, jeżeli tutaj, bo tutaj mamy akurat starą sianokiszonkę, która już nie będzie na gospodarstwie używana i teraz w jakiej proporcji powinniśmy to wymieszać z obornikiem? No to też wszystko jest zależne od tego, do czego chcemy ten kompost, nie? No bo inny będzie trochę do sałaty, a inny będzie pod winogrona. No ale generalna jakaś taka średnia zasada jest taka, żeby taki kompost miał stosunek węgla do azotu 30 do 1. Tak jak w naszym ciele, mniej więcej, tak jak w większości warzyw, 30 do 1. I my musimy sobie tak przewidzieć ten proces kompostowy, że te składniki wysokoazotowe, czyli nawóz, obornik i tak dalej, do części zdrewniałych, na przykład słomy czy zrębek, do frakcji zielonej, czyli trawy, jakiś resztek warzyw, prawdopodobnie też sianokiszonki, no będzie tak zbalansowany, że ten proces kompostowy będzie, no nie będzie wymagał od nas przerzucania w nieskończoność, bo nie będzie tyle po prostu azotowej frakcji, tylko dokładnie tyle, żeby cała pryzma została przerzucona 3 razy. Jasne. Może 5, ale nie więcej, tak? Bo każde przerzucenie będzie nam wypalało z kolei i
będziemy tracić. Tak, więc lepiej zbilansować tak węgiel do azotu, żeby wystarczyło, żeby cała pryzma się zagrzała, zniszczyła patogeny, zniszczyła nasiona chwastów. No i żeby ten proces kompostowy sobie spokojnie już później po tej fazie termofilnej dojrzewał grzybowo i żebyśmy nie musieli za dużo robić. Jasne. I tracić, nie? Jasne, także słyszymy, że traktor już nadjeżdża, zaraz Wam pokażemy, jak to wszystko wygląda w praktyce.